zamknąć oczy i tam atakować. Zamkniętymi oczyma. Proszę, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? I nie grać żadnym ruchu. Dobra, zagram z panem Marco Polo. Jedną partyjkę ma chęć. Trudno, zaryzykuję. Jak to się robi? Jak to się... A tu. O, czarny mi dał. No to co za człowiek? Co za człowiek czarny mi dał? Już mi kiwnął w debiucie. Już mnie kiwnął w debiucie. Co ja mam biedny zrobić? O, i wszystko umie, wszystko zna. Po Hetman C8 równa pozycja od 40 lat, ocena się nie zmieniła. Skoczek BD2. Skoczek GF3. Wszystko umie. Jak tu z takim grać? Gdy przeciwnik wszystko umie, w szachy grać z nim nie można. Szemata chce mi dać. O! Co za człowiek? Zaraz tam zmatuje mnie. O! Myślałem, że coś podstawiłem, tak ten konik śmignął. Śmignął ino. Tu 3 razy atakuje, broniony jest 2 razy. Bardzo dobrze, panie Michale. Trzeba się uczyć końcówek. Końcówki to jest tak zwana kopalnia punktów. No, spróbujemy, a hetmanem nie mogę. No to wierzę. Spróbujmy, wierzę. Oj, 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 oj.
Ojej, ojej, to chyba nie najlepsze, bo od pionka A7 tracę. Trochę tu źle pograłem. Trudno. Będziemy sobie wybijać. Punkt F7 obroniłem. Lufcik. Oj, nie mam czasu. Panie Marco Pala, pan szybko gra. Ostatnią grą, bo jestem bardzo, bardzo zmęczony. No, żyję jeszcze. Nie ma ruchu G4. Wiem, że nie ma ruchu G4, panie Marco Polo, ale pan uparty.